Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Bipro i Beadwax, wersja druga. Nie wiem, czy on już jest w sprzedaży, ale prawdopodobnie nie. A jeżeli jest, to przepraszam, aż tak nie śledzę rynku, nie mam czasu na to. O, już widać, jak pięknie zjeżdża w buteleczce. Co do samego produktu. Bomba. Kozak. Rewelacja. Naprawdę pod każdym względem. Oprócz chyba połysku, który niekoniecznie do końca mi siedzi. Uderzenie może nie jest jak dla mnie jakieś takie spektakularne, ale produkt jest bezproblemowy. Ja to może tak ujmę. Na rynku już jest produkt i mam wrażenie, jakby to był klon tego produktu. Jeżeli chodzi o gęstość i konsystencję, to są dwa różne produkty, ale jest tak, jakby to był brat bliźniak produktu, który już sobie na rynku, można powiedzieć, wyrobił renomę, opinię, jest kozakiem i tu jest to samo. Produkt po prostu jest mega bezproblemowy, krople małobłędne. Tak naprawdę goldzik, tak się zastanawiam, który ma ładniejsze, czy gold, czy ten produkt. I powiem ci szczerze, że chyba, kurczę, tutaj zjazd i krople są fenomenalne. Co fajne w tym produkcie, przyciemnia, może nie jakoś znacznie, ale przyciemnia. I jak go za dużo narzucisz, może się delikatnie mazać, ale to też nie jest problem, bo dotrzesz to bez problemu. Ogólnie produkt tak, lubi wodę, lubi plastiki, lubi szyby, on lubi wszystko. Na felgach potrafi posiedzieć spokojnie miesiąc, naprawdę. Obłęd. Ja go zarzucam na felgi, przecieram, bezproblemowy produkt. Jeżeli wyjdzie w takiej wersji jak teraz do sprzedaży, będzie bomba. A czy dla mnie to już jest bomba, naprawdę rewelacja. Nie ma minusów chyba tego produktu, a zapach jeszcze właśnie. Zapach. Sztuczny, słodki, jakieś landrynki. Przyjemny. Teraz tak,
co do porównania do tego klasyka, który już jest na rynku, odniosę się do tego produktu właśnie jak pojawi się tamten film z tamtym produktem, a już go właśnie sklejam, więc specjalnie położyłem sobie panel przy panelu, żeby mieć porównanie, żeby w danym momencie jak aplikowałem tego przeskoczyć na ten drugi produkt, żeby mieć porównanie, jeżeli chodzi o śliskość, przyciemnienie, połysk. I różnice nie są znaczne, ale są. Ale są. Dla mnie produkt bomba. Jeżeli nic się nie zmieni, naprawdę zrobi na rynku, można tak powiedzieć, detailingowym, takie moim zdaniem konkretne zamieszanie, jak Tixotar, który już testowałem, pokazałem, który jest fenomenalny, jeżeli chodzi o bindera, kurczę, bidwaxa, o Bipro, binder, o Bipro, także tutaj czuję, że też namiesza srogo. Dzięki za obejrzenie, tak naprawdę zobacz, jak ja widzę ten produkt przy osuszaniu auta. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!